Z nami Andrzej Fonfara, świeżo po przylocie do Polski, ale nie na walkę. Inne obowiązki cię czekają tutaj? Inne obowiązki, wesele przyjaciela i takie wakacje, tak można powiedzieć. Troszeczkę odpoczynku już teraz po powrocie z Polski. Wracam do treningu, bo w październiku, w listopadzie szykuje mi się następna walka. Także jeszcze przedłużyłem te wakacje teraz o Polskę. Także trzeba jeszcze odpocząć parę dni i zabrać się za porządne treningi. Ale w Polsce taki totalny odpoczynek, czy na salę Legii, na Forty Bema zajrzysz trochę się poruszać? Na pewno tak, wziąłem rękawice, wziąłem sobie rzeczy do ćwiczeń, ogólnie się ruszam, biegam, coś robię. Nie są to jakieś mocne treningi, tak, przygotowawcze do walki, ale no, cały czas coś robię, także mam rękawice, także na pewno będzie można mnie zobaczyć, czy to na Legii, czy na sali u trenera Łapina, tak, także... Jestem aktywny i cały czas coś robię. Mhm. Całkowicie wykluczasz możliwość walki w Polsce, bo teraz jak wiadomo, że jesteś w Polsce, chyba będziesz też w magazynie Puncher gościem, na pewno będą cię pytali różni ludzie o możliwość walki w Polsce. Jest kilku półciężkich. Czy ty to wykluczasz, czy na razie tylko Stany Zjednoczone cię interesują? No na razie chyba tylko Stany Zjednoczone. Mam lepsze propozycje niż po prostu walka w Polsce, tak? Ale no, nigdy nie mówię nie, tak? Jeżeli będzie dobra propozycja, to na pewno ją rozmyślimy i może zaboksuję, tak? Nigdy nie wiadomo. Na razie skupiam się na mojej następnej walce, która odbędzie się w październiku lub listopadzie. Czekamy jeszcze na dogadanie się walki Stevensona z Hopkinsem i walki Kowaliewa z Caparello. Także zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie, bo są takie głosy, że mam boksować z Dawsonem, tak? Także chcielibyśmy tej walki, wysłaliśmy ofertę i tak dalej, teraz czekamy na odpowiedź Dawsona, no i właśnie na galę, bo mam mieć co-event przed walką Stevenson-Hopkins, także jeżeli oni się dogadają, to na pewno będę boksował z Dawsonem przed tą walką. Al Heyman, który podpisuje wielu zawodników z wagi półciężkiej, nie rozmawiał z swoim obozem? Nie, na razie nie. Ja mam menadżera, którym jest mój brat. Promotorem jest Leon Margules ze Stajni Warriors, także na razie mam dobrych promotorów, dobrego menadżera, trzymam się tego i mamy zgrany zespół, także zostajemy przy tym. Taką naturalną rzeczą wydaje się po tym sukcesie medialnym, bo nie sportowym, sukcesie medialnym, jaki odniosłeś po tej walce ze Stevensonem, jest twoja walka na stadionie Legii Warszawa. Myślę, że to na pewno byłby duży sukces, dużym zainteresowaniem by się to cieszyło. I jest taki zawodnik jak Jürgen Bremer, który ma regularny pas WBA z Niemiec. Polska-Niemcy, to jest zawsze ciekawa rywalizacja. Co ty myślisz o takim pomyśle? Wiadomo, że teraz są Stany Zjednoczone, tak? Ciekawsze być może perspektywy się interesują, bardziej pewne finansowo niż to, ale czy w przyszłości to nie myślisz o czymś takim? No na pewno tak, ja cały czas myślę o walce w Polsce. No moim marzeniem, tak jak mówisz, od paru lat jest walka na stadionie Legii, tak? To byłoby naprawdę duże wydarzenie. I wtedy Brachmer, czy inny zawodnik, czy któryś z polskich półciężkich, tak, no wtedy trzeba było zobaczyć, kto by chciał walczyć, z kim moglibyśmy podpisać kontrakt i to by na pewno było no, duże show i fajna gala, tak, także no, ja jestem otwarty na różne propozycje, ale jeżeli chodzi o ten rok, to skupiam się na Stanach, także myślę, że dopiero 2000, nie wiem, 15-16 byłoby to możliwe. Dawson to jest jedyne nazwisko, które się przewija w kontekście walki z tobą? Na razie tak. Myśleliśmy też o Klaudzie. Także tych dwóch zawodników. Jeżeli nie Hopkins, nie Chad Dawson, to może Cloud. Także no wszystko zobaczymy. Na razie myślę o Chadzie Dawsonie i myślę, że to jest już blisko, żebym po prostu podpisał kontrakt do tej walki.